Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίζεκ, για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani wysoka przedstawiciel, ja serdecznie przepraszam, że nie zwrócę się do pani, ale to tylko dlatego, że podpisuję się oboma rękami pod tym, co pani powiedziała i popieram wszystkie te tezy, które pani zawarła w swoim wystąpieniu. Chciałem zwrócić się po pierwsze do narodu ukraińskiego i powiedzieć, będziemy wspierać wasze aspiracje i będziemy wspierać wasze marzenia o tym, abyście stali się częścią wspólnoty zachodnioeuropejskiej. Chciałem zwrócić się po drugie do prezydenta Janukowicza. Panie prezydencie, pan ma szansę wejść do historii, ale albo jako ten, który podpisze niezwykle ważne porozumienie z Unią Europejską, które będzie ważne dla przyszłości pana narodu, albo wejdzie pan do historii zapełniając czarne karty i dołączy do Aleksandra Łukaszenki, bo już nie jest daleko od tego, co się stało z Julią Tymoszenko, do praktyk białoruskich. Chciałem też się zwrócić do tych, którzy, jak się mówi, niekiedy mają olbrzymi wpływ na politykę ukraińską, do pana Achmetowa, do pana Firtasza. Jeżeli myślicie, panowie, że będziecie robić interesy z Unią Europejską i zachodnimi firmami, a jednocześnie będziecie popierać i pozwalać na tego typu łamanie podstawowych zasad demokracji, to się mylicie. Będziemy pamiętać o tym, co robicie. I chciałem się na koniec zwrócić do pana sędziego Kirejewa, który wydał ten wyrok. Panie sędzio, sędziowie, którzy robią to, co pan zrobił z Białorusi, są objęci dzisiaj zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. I pan jest niezwykle blisko od tego typu decyzji. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σόνικ. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Niedopuszczalnym jest, aby kraj pretendujący w przyszłości do członkostwa w Unii Europejskiej